Mapa WTI, interwał jednogodzinowy, wyznaczamy za pomocą prostego mierzenia wstaw Fibonacci poziomy projekcję układu harmonicznego układu Gartleya. Bardzo ważnym punktem w całej naszej analizie było wcześniejsze mierzenie i też wcześniejsza reakcja, czyli ten dołek z 27 stycznia na wysokości 61,8. Czekamy cierpliwie na poziom 7,86, czyli na wypełnienie całego układu harmonicznego Gartleya, który zaznaczam w tym momencie. Tutaj mamy pierwszą część tej struktury, czyli fala XAB i zaznaczam drugą część układu, czyli fala BC i D. Punkt D, okolice 52,20, zaznaczamy kolorem pomarańczowym, sprawdzamy, czy jest on potwierdzony dodatkowo price actionowo. Zaznaczam cały ten ruch, czy cały ten poziom strefą zieloną, dlatego że jest to strefa popytowa. No i warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ten dołek z 23 stycznia i na popyt, jaki w tym dniu się uaktywnił. Zwróćmy uwagę dokładnie, jak to wyglądało. To była ta świeca z godziny 15. Widzimy, że bardzo ładne objęcie, bardzo wyraźne objęcie hossy. Korpus biały praktycznie zakrywa w całości poprzednią świecę w tym miejscu, a więc tego rodzaju dołek i tego rodzaju reakcja ceny, przede wszystkim ten popyt, który się uaktywnił, jest dla mnie bardzo ważnym odniesieniem w kontekście układu harmonicznego, czy też w kontekście mierzenia FIBO. A więc 52,20 to jest najbliższy ważny poziom na ropie WTI. Jeżeli chodzi o najbliższy opór, wyznaczamy go za pomocą lokalnego, ale jakby nie było układowy balans, czyli to jest nic innego jak korekta pędząca z mierzeniem na wysokości FS100 okolice 53,18, czyli to jest najbliższy opór. Sprawdźmy jeszcze, czy mamy dodatkowe potwierdzenie. Pamiętajmy, że ropa dobrze działa na 50. No i właśnie 50, zwróćmy uwagę, praktycznie nałożyła się na to poprzednie mierzenie. A więc to jest dla mnie dodatkowa informacja, że ten poziom będzie dla tego instrumentu, dla rynku ropy WTI istotny. 53,17 najbliższy opór.